No tutaj były wicepremier, pan Rostowski, nie przyjął pana rzuconych, że tak powiem, rękawic do debaty, argumentując to tym, że nie chce robić krzywdy jedynce z państwa listy. Więc wychodzi pan niejako naprzeciw i zaprasza do debaty numer dwa. Tak. List Platformy. Tak, skoro mężczyźnie, jakim jest były minister finansów Jacek Rostowski, zabrakło odwagi, to myślę, że kobiecie, która była waleczną sportsmenką, która ma duże budzące sympatie i szacunek wielu Polaków osiągnięcia, może będzie łatwiej podjąć wyzwanie, podjąć rzuconą rękawicę. Istotą demokracji jest konfrontacja różnych punktów widzenia, konfrontacja argumentów. Minister Rostowski jest najwyraźniej przyzwyczajony do komfortowych warunków sprawianych przez część mediów warszawskich, gdzie nie musi dawać sobie radę z trudnymi pytaniami, nie musi tłumaczyć się z tego, czy człowiek, który w tak ogromnej skali zadłużył Polskę, nadaje się do tego, żeby reprezentować nasz kraj za granicą. Czego miałaby dotyczyć ta debata? Ta debata... Czy to jakoś miało być ukierunkowane na konkretne problemy i sektory gospodarcze tutaj? No, jakie pytania chciałabym mnie zadać, pani Otylia, to jest do jej uznania. Zazwyczaj przy tego typu debatach politycznych są trzy rodzaje pytań. Kandydaci zadają sobie wzajemnie pytania i jeśli jest moderator, to moderator ma pytania, które są dla obojga kandydatów, albo czasami pytania z sali. Ja bym spytał panią Otylię, jak rozumie działanie w ramach Parlamentu Europejskiego na rzecz polskiego interesu narodowego. Czy jest w stanie być podmiotem w polityce, skoro wcześniej, o ile wiem, nie miała żadnego doświadczenia w polityce. Z ramienia Platformy w Sejmie mamy grupę wybitnych sportowców. Ale gdy rozmawiam z posłami z różnych ugrupowań, to oni twierdzą, że mamy do czynienia z podwójną manipulacją. Najpierw za pomocą wizerunku sportowców, niekiedy celebrytów, ludzi, którzy mieli prawdziwe osiągnięcia. Przyciąga się do wyborów tych obywateli, którzy się polityką nie interesują i reagują na wizerunek. A potem jest druga manipulacja, bo sportowcy w parlamencie często zachowują się jak bierne marionetki, którymi manipuluje kierownictwo partii. Jesteśmy w Grudziądzu. Wydaje mi się, że Grudziądz mógłby być dobrym miejscem na debatę z Otylią Jędrzejczak. Jest to jedno z większych miast regionu, w którym występują bardzo poważne problemy społeczne związane ze złym zarządzaniem między innymi przemysłem zbrojeniowym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Chciałbym dowiedzieć się, czy Otylia Jędrzejczak bierze na siebie współodpowiedzialność, kandydując z list Platformy Obywatelskiej za poważne błędy i zaniechania w polityce gospodarczej oraz polityce bezpieczeństwa, jakie Platforma ma na swoim koncie. Chciałbym zorientować się, czy pani Otylia Jędrzejczak rozumie, jaka odpowiedzialność ciążyć będzie na posłance do Parlamentu Europejskiego. Czy rozumie, jak pracują, jak działają instytucje tego parlamentu i czy jest gotowa wytłumaczyć się z zaniechań polityki Donalda Tuska w ostatnich latach, zwłaszcza w zakresie polityki energetycznej, które to zaniechania spowodowały, że nasze położenie w obliczu zagrożenia ze wschodu jest trudniejsze niż wynikałoby to z posiadanych przez Polskę zasobów i możliwości. No i teraz korzystając z okazji zapraszam do wyzwania, do pojedynku. Te powody, które Państwu przedstawiłem, sprawiają, że proszę Państwa, Szanowna Pani Otylio, zapraszam do otwartej debaty na warunkach, które nasze sztaby między sobą uzgodnią. Debaty na temat roli ludzi nowych, początkujących polityków, podobnie jak pani, debiutuję w polityce, chociaż od dłuższego czasu zajmowałem się jej mechanizmami, podobnie jak pani debiutuje w polityce, chciałbym z panią podyskutować o tym, jak widzimy rolę europosła, jak widzimy zabieganie o interesy naszego regionu i interesy Polski w Parlamencie Europejskim.